No to powiem ci tak. Bo jak mała Janala była w ciąży z moim bratem Olkiem i miała kwokę z kurczakami. I schyliła się kwoka i on działała tu w dolną wargę. W dolną wargę? W dolną wargę. I taki był punkt niebieski, siny. Ja byłem od kwoki, a ona była w ciąży. I po prostu jak się Olek brat urodził, to w tym samym miejscu miał identyczny, tak jakby to identyczny, w tym samym miejscu była mama, to tak pokazowa. I do końca życia miał na ten dolny wartek taki... wielkości, no, pół milimetra, taki punkt, nadal widoczny, niebieski, fioletowy, to po prostu. I całe życie z tym chodził. Ale to się od tego, że bo matkę właśnie pokazowa, a ona była w ciąży. I dokładnie ten, tak jakby... ten dziecko to przyniosło. Aha. I że całe życie miał ten znak. I że całe życie miał ten znak. No, bo to jak to. Ja nie wiem, moja mama też, ona też miała ten znak na dolnej wadze, bo tylko nie chodzę do tego, bo na wadze się to zrosło, ale jesteś ten punkt, ten, to ta foka dzioła, ten taki punkt, no taki 2 mm czy 1,5 mm. Taki punkt widoczny był na wadze dolnej, czy jest. Aha. I moja mama miała i Olek miał. Aha. To jest po prostu, jak pokażę do dziadła, no to się przyniosło na dziecko. Ja znałem takich ludzi, gdzie matka była w ciąży, no w ciąży była kobieta i się poparzyła. I dziecko miało w tym samym miejscu poparzoną część ciała. No nie poparzoną, ale po prostu ta blizna przeniosła się na dziecko. Ja teraz nie umiem przypomnieć się nazwiska, ale znałem tych ludzi, spotkali się. Ale to gdzie to było? W Jastrzębiu, czy tam w Bogatyni, czy gdzie to, gdzie oni mieszkali? I w Rybarzowicach też taki był przypadek. Tak? No, to jest tak, bo jak kobieta w ciąży, a albo się poparzy, albo coś, nie zawsze, ale trzeba mi tak mieć. Albo mało tego. Widzisz, znałem taki przypadek, o, dokładnie to w mojej rodzinie był drugi przypadek. W Jasnej Górze byłeś ze mną, tam do Bogatyni, ta Jasna Góra, nie? No. I tam Jasna Górica, Jasna Góra, ulica Górska, no nie powiem nazwiska na to, że ty dopuścisz, oni mi się rozdzieli. Ale to jest z mojej rodziny, to jest moja kuzynka przecież. To jest ojca mego brata córka. I ona miała, była w ciąży i mysz złapała. I to dziecko miało po prostu łatkę myszy na sobie. No to te dziecko żyje do dzisiaj. My nie utrzymujemy z nim kontaktów, ale to jest moje rodziny. Ale w którym miejscu ta łatka mysz, w którym miejscu to było? Ona nie pamiętam, czy to na ten koło twarzy, czy koło szyję, ale miała łatkę. To była mysz i łatkę, no mamy myszą łatkę, taka jak mysz, tak identyczną łatkę myszą miała na twarzy. Ale to od widza figury od władzy. Aha, bo mama też opowiadała o takiej u nas w Jastrzębiu takiej kobiecie, także... No to ja wiem, też był taki przypadek. No, to się takie przypadki zdarzają. Czyli też ten znak, który się pojawia na ciele, zależy od rodzaju tego obiektu, nie? Jak matka jest w ciąży, a ktoś łapie, ona złapała się tu, w tym miejscu. Aha, czyli się złapała tam za twarz, tak? Gdzie to się pojawiło? W tym miejscu złapała. Moja matka wziąła wargę, tylko za bardzo został ślad. Aha. U brata. I matka miała ten ślad i brat miał ten ślad. Bo myśmy siedzieli przy stole, to bym dołożył, żeby taki niebieski, to taki niebieski silny. No a babci to potem zeszło, potem babci to znikło, czy miała też całe życie to? Nie, to tylko te życia z tym miała te ślady. Czyli i... Albo masz bliżej poparzenie, to też tylko te życia z tym chodzi. Chyba, że operacja nie usuniesz. Ale takie rzeczy mają, dlaczego się tak dzieje, nie wiem, ale tak jest. Dlatego zalecają, jak kobieta jest w ciąży, żeby nie oglądała filmów na przykład o potworach, o różnych, bo może ten obraz się przenieść na dziecko. No, tak nie wolno. Po prostu nie wolno patrzeć na jakieś okaleczone czy coś. No to o to tam nie wiem, ale... No. Do tego o to nie wiem, ale jak kobieta w ciąży, to powinna się bać ładne twarze.
na zdrowych ludzi. To po prostu może ten obraz się odbyć. No, no. A dlaczego tak jest? Nie wiem, no tak to już jest złożone, takie. Tak to przyroda zaproponowała. No, dobra, dzięki. No, mama jeszcze to odpowiada, ale mówiła. Ale to... Żelazkie to spaliła, to wszystko... Nie skończyłem. No, bo teraz bym przypomniał właśnie, że to od mojej kuzyni córka. No, a ty właśnie ja nie tą babkę znała. Na policzku miała... Znaczy do kościoła jak chodziła, nie? No, na policzku miała taką... Ja też nie miałem tą przynieść tutaj łatwę. Jak myszka tak. I taka sieć, pani po prostu sieć. Tak jakby skóra myjona. Tak. No takie rzeczy mają miejsce.